Hej, zapraszam Was dzisiaj na przegląd Bulleturnala kwietniowy. Tak, jeszcze, że dodałam kilka rzeczy w marcu, to chciałam Wam pokazać. To jest Kirby. To była moja obsesja w tamtym miesiącu, bo już jest kwiecień. Mój mózg już nie działa. Ten kadr wycięłam sobie z Otaku. Nawet nie wiem dokładnie, z czego to było, musiałabym sprawdzić, ale no, wygląda pięknie, ładniej w ogóle. Ładnie się komponuje. A tu mam rysunek od Nitka. Hej. Serduszkiem. Tak. Tu się walnęłam. Ale no, dosyć dużo przeczytałam, jeśli chodzi o mangi znowu. Mniej książek, więcej mang. I tu mam powrót do Mulan. Mam Mulan 1 i Mulan 2. I oczywiście Czarna Pantera, Lady Bird. Trochę codziennika, bo musiałam sobie poukładać przez pewien czas rzeczy. I Zen Meduzę. I tam trotom! Kwiecień! I czemu ta strona jest taka pusta? To, że tutaj jest taki styl, to jest bardzo ważna sprawa. Ponieważ będzie Avengers Infinity War i tu muszę zdobyć ulotkę, żeby było pięknie, ładnie w ogóle. Bo potrzebuję Thora, Star-Lorda, Ironmana. Bardzo ważne, żeby zdobyć Ironmana, albo go sobie potem wydrukuję jeszcze taki utużek. O, ale by było fajnie, to taki duży Ironman. I do tego oczywiście Spidermana. Toma Hollanda znaczy, ale no, Spidermana. A tu mam Habit Tracker, żadnych zmian, w tym miesiącu kolor zielony. Tutaj stwierdziłam, że zrobię sobie takie pseudobilety. Pozrywane. I już tutaj możecie zobaczyć, że mam na przykład film dokumentalny o Józefie Fritzlu, a obok tego sezon drugi serii niefortunnych zdarzeń i tutaj z tym okiem. A na dole mam, o, teraz widać, na dole mam taką pseudopółkę z pudełkami, można tak powiedzieć. Książko, pudełka. I tu już mam trzy mangi, tylko mangi. 33 chaptery Takane Tohana. Księga Vanitasa 4. I tutaj nie widać za bardzo. Ale to jest Doktor Mefistofeles. I wyszło mi takie bardzo moro. Mimo, że nie chciałam, żeby było bardzo moro, ale wyszło bardzo moro. I fajnie to wygląda. I tutaj mam napisane białym długopisem. Pisakiem do CD. A tu mam listę do zrobienia. A haha, tu na górze są jeszcze wielkanocne rzeczy. A na dole są jajca. Gdzie takie rolling in the egg. He. Tak. Stwierdziłam, że mam dużo do zrobienia, jeśli chodzi o jakieś tam scenariusze na zajęcia, artykuły do przeczytania, takie rzeczy projektowe, więc potrzebowałam jakby spisać wszystko, co mam zrobić w najbliższym czasie. A tu będę miała rzeczy do kupienia, no jakieś tam na przykład cytaty, jeśli jakieś znajdę, pomysły, mam nadzieję, że będą jakieś, bo któż to wie, któż to wie. No i to tyle. Nie mam nic więcej w tym miesiącu. Chciałam bardzo tak minimalistycznie, ponieważ Avengers, więc jestem skupiona głównie na tym. Tak, no i to tyle. To czekamy na Avengersów, na ulotkę z Avengersów. Jak nie zdobędę tej ulotki, to będę płakać. Ja chyba sobie wydrukuję ten plakat, który był promocyjny. Tak sobie go walnę tutaj.
A jeśli wyprowadzicie w bullet journal, to czy macie jakiś temat miesięczny na kwiecień? Bo ja nie widzę kompletnie innego tematu, jakbym mogła mieć w tym miesiącu, niż Avengers. Szczególnie, że się data premiery przesunęła, ale Avengers! Wiecie, Wakanda Forever i w ogóle. No to na razie, pa!